Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, przepraszam, że tak późno, ale dzisiaj, no dzisiaj. I to jest najważniejsze, słuchajcie, dzisiaj, sorry za takie powtórzenia, od razu mamy pojedynek z Humberto Carrillo, ponieważ tak jakoś wczytało to starcie i tak jak wczoraj mówiłem, przegrany tego pojedynku będzie musiał nosić maskę przez 30 dni i szczerze, nawet fajnie byłoby przegrać, ponieważ byłoby to ciekawe, gdybym musiał zmienić odrobinę swój wygląd, stać się takim luciadorem. No nie wiem, ale dobra, jak już wam pokazałem w ostatnim odcinku, gramy teraz na najwyższym poziomie trudności. No Humberto na razie oporu nie stawia, ja mam wrażenie, że trochę inteligencja mogła się popsuć w tej grze, bo no tak, nie wiem, te poprzednie pojedynki też nie były jakieś najlepsze. Robili patche, prawda? Te patche miały zmieniać rozrywkę na lepsze, ale na razie tego nie widzę. Słuchajcie, tak może kilka słów o prawdziwym WWE, bo co my dzisiaj mamy? Dzisiaj sobota, to oznacza, że jutro w nocy jest gala WWE, WrestleMania Backlash. Wolałem czasy, kiedy to nie dodawali tego WrestleMania i było to po prostu Backlash, ale no zapewne chcą, by każdy wiedział o WrestleManii, prawda? No trochę mi brakuje tego, że nie będę mógł obejrzeć o normalnej godzinie, bo no słuchajcie, oglądanie WrestleManii według strefy czasowej Stanów Zjednoczonych było po prostu przecudowne. Tak się dobrze w ogóle bawiłem oglądając te gale, będę fajnie to wspominał przez to, że no miałem tam wyjazd swojego życia, ale kontynuując, no oczywiście na żywo tego już oglądać nie będę, odpalę sobie powtórkę rano tam na WWE Network czy czymś, ale no jakoś tak się za bardzo nie ekscytuję tym wydarzeniem, choć jest walka Cody'ego Rhodesa z Sethem, rewanż i myślę, że to akurat może być niesamowite starcie, tak jednak no Roman Reigns ma dwa pasy, nie broni żadnego z nich, choć obecnie jest to zunifikowane mistrzostwo i chyba jak będzie bronił, to będzie bronił dwóch naraz, no nie wiem, nie za bardzo podoba mi się to, co jest robione z Reignsem, no kurde, też psychofanem WWE nie jestem, aż tak bardzo tego nie śledzę, nie wiem, czy w ogóle mam prawo się wypowiadać na ten temat, ale no, o ile sama ta transformacja Reignsa mi się nawet spodobała, prawda, bo gdy jeszcze oglądałem regularnie, to tam każdy po Reignsie jechał, no WWE zrobiło z niego porządnego zawodnika, dobrze się sprawdza jako obecnie zły człowiek, Tribal Chief, ale no, no nic ciekawego się z pasem obecnie nie dzieje, jako że ma dwa główne pasy, no to moglibyśmy się spodziewać jakiegoś ciekawego storyline, no nie wiem, może z Cody'm się zmierzy na SummerSlam, czy to z Drew'em, bo wydaje mi się, że obecnie to są dwie takie postacie, które mogłyby powalczyć o te mistrzostwo, może jeszcze Seth Rollins, ja bardzo Setha lubię, niesamowity człowiek po prostu, to w jaki sposób się wczuwa w postać i w ogóle super się to ogląda, Famouser, wreszcie mamy przejętą inicjatywę nad tym pojedynkiem, no zobaczymy, ale jest nuda, chyba WWE jakoś tak pomysłu nie ma, a powinni mieć jednak, ale dobra, no ich biznes, nie będę jakoś tego bardzo przeżywał, liczy się to, co dzieje się u nas na YouTubie, na tym kanale, w tym ringu, prawda, to jest prawdziwy biznes, a nie tam jakieś udawane coś, nie, przepraszam, nieważne oczywiście, żarciki, mój wybitny humor. Kontynuując, no main eventem tego WrestleMania Backlash jest 3x3, RK Bro oraz Drew McIntyre kontra Roman Reigns, no i The Bloodline, prawda, The Usos. No, wydaje mi się, że jedyny sens w tym jest taki, że to później doprowadzi do pojedynku z Drewem pomiędzy Romanem Reignsem, bo tak to, no nie, no w ogóle, żeby takie 3x3 było, bez pasa mistrzowskiego, WrestleMania Backlash, w ogóle Lesnara nie było, nie wiem, nieważne, no mówię. Rzucam okiem oczywiście części na to WWE, ale aż tak bardzo przeżywać nie będę, no. Jest to biznes jaki jest, o wszystkim decyduje jeden człowiek, Vince McMahon, wszystko to jego widzi mi się. Delektujmy się pięknymi chwilami, ale nie ma co się załamywać, że coś się nie podoba. Podoba się wam może mój kapitalny tutaj gameplay i nieudane odbicie się od Lin. Spróbujmy jakiś Whisper in the Wind, no nieudany Moonsault, ale dobra, no jakiś finisher by się przydał. Choć nie wiem, czy nawet bym nie zmienił tego 5 second ride na coś szybszego. Ja lubię takie finishery, które są szybkie i mamy kontrę. I teraz to jest moja chwila. Przejdziemy do Arambara i nawet może uda mi się go wykończyć, bo jest już w miarę obity, ale nie, nie, nie. Nie ma szans. Oczywiście wywołał u niego lekki ból ręki, ale to będzie za mało. No Humberto, szykuj się już do założenia maski, bo ja tego pojedynku nie przegrywam. Chyba, że specjalnie przegram. No bo też mi to przeszło przez myśl, żeby jednak powalczyć trochę w masce. Przegrywamy?
Nie wiem, zobaczmy co się wydarzy jak przegram, bo w końcu nie muszę wygrać. Umberto Carrillo, DDT, wątpię, że jest to akcja, która zakończy to starcie, ale no co tam, no wygrywam wystarczająco dużo, cholera, pokonałem Hulka Hogana. Nic się nie stanie, jeśli teraz na przykład odklepię, choć nie, ja nigdy nie klepię, klepania nie będzie. Nie będzie, prawda? Nie, no dobra, raz już klepałem i bardzo możliwe, że... Cholera, w taki sposób przegram ten pojedynek. Rowbreak mnie uratował. To dobrze, bo zrobiło się groźnie. Przeciągnie mnie na środek i pewnie przypnie. No nie, pin po takiej dźwigni będzie czymś słabym, dlatego musimy z tego jeszcze wyjść. Dobra. No i dawaj, finisher na stojaka, bo on coś tam miał. Umberto, czekamy na to. Ej, co ja tam mogłem... A, chyba kontrę jakąś mogłem zrobić. Dobra, teraz on wchodzi na trzecią linę i od razu skacze i to jest elbow drop. No dobra, po łokciu chyba mógłbym przegrać, ale to znów jest ta jego dźwignia. Umberto Carrillo przechodzi do swojego finishera i teraz nie ma szans, by mnie klepał. No jestem nieprzytomny w środku ringu i to oznacza, że przez najbliższe 30 dni no, będę tak jakby luciadorem. Aha, ja myślałem, że będę mógł wybrać swoją maskę, ale z tego co widzę będę musiał nosić maskę kurczaka, chicken, czyli tchórz, tak to rozumiem. No nie, no ja, kurde, myślałem, że będę mógł zmienić swój wygląd, prawda? Nie, że ja będę walczył w masce kurczaka, no zjadłbym takiego w dobrej panierce, takiego ostrego, nie ukrywam, ale żeby to ubierać, no bez przesady. Ja pierdzielę, no sponsorem tego odcinka nie jest niestety pewna firma produkująca kurczaki, ale tak jest. Ja oraz Angel Garza kontra Umberto Carrillo oraz Ricochet. No Ricochet, przyjemny zawodnik, fajny, efektowny, mam nadzieję, że zaraz zobaczymy coś w ringu, ale no to jestem ja. To z pewnością jestem ja, to jest mój moveset, to jest belly to belly. Nie, no jest... Nie, no proszę was, jak to wygląda. Ale muszę docenić ich za model w ogóle tego stroju, tej maski. Dobrze, tak realistycznie to wygląda, no... Jestem kogutem, a my kok, tak można powiedzieć. No to jedziemy, kurczak, no nie, no to miał być kurczak chyba, ale... Ja się nie znam, no nie wychowałem się w takim środowisku, więc to pozostawiam ekspertom. Nie wychowałem się w środowisku, czyli nie uważałem na lekcjach, tak można też powiedzieć. No skaczemy, skaczemy, jazda! No bolało to na pewno. No dawaj, użyj lin, żeby wstać, Damian, no... No czemu, czemu? Hot tag, dobra, w ringu Angel Garza. Garza, cokolwiek, nigdy nim nie walczyłem, nie wiem jaki ma styl, nie znam go kompletnie i to Ricochet! Może dobrze to rozpocząć, fajna akcja. Nawet wyglądało jak jego signature, ale na szczęście nie, to był zwykły ruch, bo boję się, że przegram, no tu akurat wygrać muszę. Drugi raz grać tego nie chcę, spróbujmy odbić się od lin. Super, no nie super. No nic skontrować w ogóle nie mogę, jakiś OP Ricochet ma ten moveset. Powaga, no nic, nic a nic mi nie wyszło, nawet jednego ruchu tym człowiekiem nie zrobiłem i znów hot tag i ponownie ja kontra Carrillo. No zmiana gorąca jak mój strój czy coś i DDT, ej, ja naprawdę mam problemy na tym poziomie trudności, to nie wygląda najlepiej i musimy tak szybko jak to tylko możliwe przejąć kontrolę nad tym starciem. Super akcja i dołóżmy jeszcze moonsault, kurde, no czemu to się tak nie klei, mam nadzieję, że będą jeszcze troszkę ulepszać tę grę, bo ona ma potencjał, tylko kurde, nadal uważam, że za dużo ruchów się ze sobą nie łączy. Ajajaj, mocny ruch. Ale jak widzimy, ja tego kompletnie nie sprzedaję. No i czemu nie mogę go uderzyć nogą w takiej sytuacji? Tak dobrze by to wyglądało. Jeszcze raz. Dobrze. Wow, to było warte tej zmiany. Co za ruch, czegoś takiego jeszcze w ringu WWE nie widziałem. I Spinebuster połączony z pinem, to akurat było przyjemne, ale rope break. Dobra, w ringu znów Carrillo. Jest ten dropkick, ale... Ja nie... Zamiast finishera to mi wychodzi dropkick. Nie rozumiem dlaczego. Może teraz. Ojojoj, to było dobre! I czy w ten sposób wygramy ten pojedynek? Zobaczmy! Raz! Dwa! No i Damian, kurczaku, ty szybciej miałeś wejść. I to ja jeszcze zostaję wyrzucony poza ring. No nie, no jeszcze raz próbujemy pinu, ale noga pod linami. Jaki pech to jest, no niemożliwe. Wow! Znów mamy ten Lion Salt i może teraz Ricochet nie zdąży, bo zrobił tam Shooting Star Press ze stojaka i nie, to nie to. Ależ kombo, no Ricochet, po cholerę się tu pchałeś i proszę bardzo, znów Moonsault, tylko by to skontrować. Frankensteiner jakiś? Proszę tak, chyba tak. Dobra, jedziemy znów tym Facebusterem i nawet to zostanie połączone z pinem, no jak to go nie załatwi, to ja już nie wiem. Raz, dwa...
Ricochet ciągle leży i ja szukam tego momentu, świetnie! Kolejny raz Umberto, przepraszam, Angel robi finishera, no i nie miał... Nie no, to są jakieś żarty. Jakim prawem on kickoutuje po kilku finisherach? Umberto, weź się już poddaj, co? Raz! Ja pierdzielę, co? Jest zmiana, Ricochet wraca do ringu, może to go uda mi się pokonać, ale to było płynne, ładny dropkick. No ale nie, no takim dropkickiem tutaj nie ma co kończyć. Damian, dlaczego ty mnie nie ratujesz? Czemu? Czemu do cholery jasnej on nie wchodziłby przerwać ten pin? Jakoś Ricochet pomaga swojemu koledze, ale tu już trzeba zmiany, no jakiś hot tag, cokolwiek. Brak tych kontr. Źle to wygląda, szybko do narożnika. Dobra, potężny kurczak wchodzi do ringu. Haha, Nzigiri załatwiony. No i nie mogę trafić w Umberto, dobra, trafiony. Zatopiony będzie... Kto? Ja czy on? Kontra. Jedziemy. 5 second ride. Tak jest, nie ma kontry. Ricochet załatwiony. No proszę, panie sędzio, proszę doliczyć do 3. Raz, 2. Nie. To jest jakaś pomyłka. Słuchajcie, ja nie wiem, czy będę grał na tym poziomie trudności. Okej, walki czuć, że są trochę trudniejsze, ale zobaczcie, w jakim stanie jest Ricochet. To nie może być tak, że on nie przegrywa po finisherze na takim etapie walki. Wow, co jest? Ależ kombosy piękne tutaj idą. Dobra, teraz akurat bocza menia. Świetnie. I odbij się od lin, Damian, zrób to. No, jakbym stracił swój moveset, o co tu chodzi? German? Nie, coś lepszego. Ha! Piękna akcja i to chyba jest koniec. Jestem oszołomiony. Angel, ty mnie Dobra, spokojnie, ja się nawet nie martwię, bo wiem, że on zdąży. Super, nie ma co, wiecie, męczyć palca. Uwaga! 6:30! Koniec! No koniec! Raz, dwa! Jest! Jeszcze walczymy! Wow! Ale nie! I to jest recoil! To jest koniec! To był finisher Ricochet. No niestety, nie mam szans. Po prostu nie mam szans, by tu wstać. Koniec. Ja to muszę zrobić na mniejszym poziomie. Wybaczcie, ale to była przesada. Zobaczycie, co dalej jutro o 13, bo ja streama zaraz odpalam i kurde nie zdążę, przepraszam. Najmocniej was przepraszam, że kończymy w takim stylu, ale no, ta walka miała się zakończyć jakieś 5-7 minut temu, no. Zostałem oszukany. Jutro widzimy się trochę wcześniej, trzymajcie się, cześć.